Szlakiem smaków ruszamy do Wielkopolski, a konkretnie do Kalisza, gdzie wytwarzane są andruty kaliskie, urzekające prostotą i niezwykłym smakiem. Znane nie tylko przez Kaliszan, ale już w całej Europie. Dzięki temu, że od 2009 roku są polskim produktem zarejestrowanym w Unii Europejskiej jako chronione oznaczenie geograficzne. Zapewne nie jednej osobie kojarzą się z dzieciństwem. To cieniutkie wafle w kształcie krążków o średnicy od 15 do 17 cm, chrupiące i o delikatnej słodyczy. Apetycznie połyskujące i bardzo cienkie. Ich grubość waha się od 0,8 do 1,5 mm. Historia andrutów kaliskich jest bardzo długa. No, co najmniej od zaborów, ale tak naprawdę to liczona jest właściwie prawie że od XII wieku, ponieważ sądzi się, że receptura andrutów kaliskich wywodzi się z kuchni żydowskiej, a właśnie w XII wieku osiedlili się w Kaliszu Żydzi. Natomiast już taka pełna historia andrutów zaczęła się w XIX wieku i andruty są ciekawym przypadkiem produktu wywodzącego się z kuchni absolutnie miejskiej. Ponieważ jego historia związana jest właśnie nie tylko z wypiekiem w Kaliszu i okolicach, ale także z całą ceremonią kupowania i jedzenia andrutów. A to się odbywa przede wszystkim w Kaliszu, w parku miejskim, w zabytkowym, przepięknym XVIII-wiecznym parku. I tam były stragany, gdzie właśnie te andruty były sprzedawane. Niemniej jednak historia andrutów się wiąże z rodzinami kaliskimi w Kaliszu i okolicach, ponieważ no, trzeba było w każdej rodzinie mieć tak zwane żelazka, czyli te przyrządy, którymi się andruty wypieka. Andruty są bardzo cienkimi jako płatek, jak mgiełka, niektórzy mówią, które rzeczywiście są bardzo charakterystyczne właśnie dla tego rodzaju andrutów, ponieważ inne andruty po podobnej historii, też bardzo bogatej, czyli na przykład oblaty śląskie, są grubszej konsystencji i zupełnie inaczej wyglądają. A te andruty kaliskie są wypiekane na takich właśnie w takich żelaznych formach i te formy nazywane są żelazkami, ale jest to tak naprawdę rodzaj takich szczypców, okrągłych szczypców, które się właśnie wlewa ciasto i się wypieka. Sama nazwa andrut pochodzi od niemieckiego Anblatt, co niewątpliwie ma związek z obecnością w Kaliszu dużej społeczności niemieckiej. Na jego opakowaniach, które producenci mają jednakowe, widnieje wizerunek trębacza, identyczny jak w herbie miasta. Historie andrutów, jak dokumentowano, bo zostały wpisane na unijną listę jako chronione oznaczenie geograficzne, to szukano tradycji, szukano historii i dowodu na to. I bardzo ciekawa była historia, ponieważ sięgnięto też do rejestrów panien, które wychodziły za mąż i były tak zwane rejestry posagowe. Co one tam wnosiły w tym posagu? I te XIX-wieczne panny, kaliszanki, prawie wszystkie miały w swoim posagu właśnie te żelazka do wypiekania andrutów. Także taka bardzo ciekawa historia. Później historia andrutów się rozwijała w ten sposób, że właśnie jak mówię, one były, przychodzili po kościele przeważnie w niedzielę, kaliszanie do parku i tam właśnie kupowali, było kilka tych straganów i tam właśnie oczywiście kupowano andruty, to tak jak w niektórych miejscach, my też to pamiętamy z dzieciństwa, szło się na lody po kościele, czy na jakieś ciastka, kremówki, to w Kaliszu właśnie szło się na andruty. Dużo fotografii się zachowało z tych czasów, także dzieciaki pałaszujące andruty. Później andruty były wypiekane przez miejscowych rzemieślników po wojnie. Jeszcze w latach 60. było sporo tych właśnie wytwórców.
Historia tych wafli jest dowodem na przenikanie się zwyczajów kulinarnych, a także obyczajowych, różnych grup narodowościowych i religijnych, od wieków zamieszkujących Kalisz. Badacze zwykli wywodzić go od żydowskiej macy.